Zapraszamy na kolejne wydanie audycji z Biurem Obsługi Prawnej MS Signum Bielsko-Biała. Marcin Ślimak, Mirosław Kajstura. Dzień dobry panowie, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak obiecywaliśmy we wtorek, także dzisiaj w piątkowe przedpołudnie kontynuujemy temat spadków. Często w tych sprawach, procesach spadkowych pojawiają się małoletnie osoby i tutaj też wiele pytań, wiele wątków, o których warto powiedzieć. Bardzo często w kręgu spadkobierców znajdują się również małoletni. Jako rodzice mamy władzę rodzicielską, ale jednak decyzje podejmowane w postępowaniu spadkowym wobec czy w imieniu małoletnich, no nie są już takie oczywiste. Powiedz Marcinie, jak to wygląda i co rodzic powinien pamiętać w takiej sytuacji, o czym pamiętać? Jest to faktycznie bardzo interesująca i dosyć ważna kwestia w czasie całego postępowania spadkowego. Dosyć często doświadczamy takich sytuacji, iż osoby odrzucające spadek, bo to przede wszystkim chodzi o tę kwestię, zapominają, iż w kręgu spadkobierców po odrzuceniu przez nich spadków pozostają wstępni, a mianowicie ich dzieci. Dobrze, no małoletni wiadomo, że nie ma zdolności do czynności prawnych, w jego imieniu występują rodzice. Jednak jest to przekroczenie pewnych uprawnień już rodzicielskich. Powiedz o procedurze, jak powinien rodzic postąpić, gdzie się skierować w przypadku postępowania spadkowego. Jak słusznie zauważyłeś, dotyczy to relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Rodzice oczywiście w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi mają pełny zakres praw, jak również i obowiązków. Niemniej jednak występują też również pewne czynności, co do wykonania których potrzebują zgody sądu. W tym przypadku, jeśli mówimy o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego, niezbędne jest uzyskanie od sądu rodzinnego zgody na podjęcie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd. Brzmi to może nieco niezrozumiale. Niemniej jednak chodzi tu o sytuację, która nie należy do zwykłych, codziennych czynności opiekuńczych nad małoletnim. Dopiero po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu, w którym sąd orzeknie, iż wyraża zgodę na podjęcie takiej czynności, rodzic może w imieniu małoletniego złożyć oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku. Sąd ma na uwadze to, iż wydając orzeczenie musi być pewny, iż rodzic dokonując czynności w imieniu małoletniego nie działa na jego szkodę, na jego niekorzyść. Tak, oczywiście. Stąd też w takim przypadku sąd co do zasady wyznacza rozprawę. W okresie oczywiście COVID-u pewne oświadczenia składało się pisemnie, bez rozprawy. Niemniej jednak jest wyznaczana rozprawa, gdzie sąd przesłuchuje wnioskodawcę, to jest zwykle jeden z rodziców, natomiast również przesłuchuje drugiego rodzica w tym zakresie. Rolą sądu w tym postępowaniu jest dogłębne zbadanie, czy oświadczenie woli, które ma być podjęte przez rodziców, jest działaniem, które nie przysporzy jakichkolwiek szkód małoletniemu. Mając do czynienia z takimi sytuacjami, możemy powiedzieć, że zaniedbanie takiej sprawy może nieść ze sobą negatywne konsekwencje wobec małoletniego. Tak. Nie dalej jak kilka dni temu właśnie spotkaliśmy się z takim przypadkiem, gdzie rodzice przynieśli nam nakaz zapłaty skierowany przeciwko małoletnim. Był to 6-latek i 12-latka. To jest taki właśnie element zaniedbania, czy też niedopatrzenia, niedopełnienia wszystkich formalności związanych z postępowaniem spadkowym, mając na względzie również małoletnich, którzy byli w kręgu spadkobierców. Sytuacje tego typu można zapobiec w każdym przypadku, jeśli odrzucając spadek dopilnujemy tego, iż musimy uzyskać zgodę sądu na odrzucenie spadku przez małoletniego. Oczywiście konsekwencją wydania takiego nakazu zapłaty jest na dalszym etapie wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Rodzic powinien dopilnować wszelkich formalności jednak dużo wcześniej, aby nie dopuścić do takiego stanu prawnego. Jeżeli państwo mają pytania, zapraszamy serdecznie do kontaktu. Mirosław Kajstura, Marcin Ślimak do państwa dyspozycji pod adresem mailowym kontakt@msignum.eu. Można wysyłać zapytania mailowe, można także dzwonić, najlepiej teraz na świeżo po audycji. Telefon 790 330 794.